niemiecki obywatel miał mieć przed oczami obraz Polaków jako kompletnych i wiecznie pijanych, nazywajmy rzeczy po imieniu, idiotów. Pijanym narodem łatwiej jest rządzić. Jedna z wielu domen dyktatorów, która dzisiaj kojarzy nam się głównie z czasem komunizmu w Polsce. Oczywiście faktem jest to, że komuniści przez okres okupacji naszego kraju na potęgę rozpijali społeczeństwo i nie podlega to żadnej polemice. Ale warto zadać sobie pytanie, czy było to coś nowego? Czy była to jedynie kontynuacja procederu, który zaczął się wcześniej, konkretniej w czasie II wojny światowej? Tak, drodzy widzowie, dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak Hitler rozpijał Polaków w czasie okupacji. Opowiemy Wam o okupacyjnym bimbrze. War Thunder to najbardziej kompleksowa gra o walce maszynami, jaka kiedykolwiek powstała. Możesz grać w niej przeciwko innym graczom ponad 200 rodzajami czołgów, samolotów, helikopterów i statków. Każdy pojazd jest niesamowicie szczegółowo wymodelowany, z indywidualnymi komponentami, które dają niesamowite możliwości i bardzo wciągające doświadczenie walki. Teraz możesz grać nie tylko na PC-tach, ale też na Xboxie czy PlayStation. Kolekcja pojazdów War Thunder obejmuje ponad 100 lat rozwoju, od lat 20. do współczesności. Mi osobiście najbardziej podoba się możliwość personalizacji maszyn. Jak wiecie, kiedyś poświęcałem wolne chwile na rekonstrukcje historyczne, więc ogromne wrażenie robi na mnie setka kamuflaży w grze oraz możliwość umieszczenia historycznych oznaczeń w dowolnym miejscu na pojazdach, a także dekoratory 3D, takie jak krzaki i wyposażenie. Gra nie wymaga dodatkowych sterowników dla pilotów. Pilotuj dowolny samolot, używając jedynie myszy i klawiatury, dzięki intuicyjnemu trybowi gry Mouse Aim. Link do pobrania gry na komputery i konsole znajdziecie w opisie pod filmem. Korzystając z niego, otrzymacie konto premium, specjalny pakiet pojazdów, bastery i wiele innych bonusów. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. A teraz, drodzy widzowie, zapraszamy Was na nowy odcinek. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka. Tych kilka słów ulicznej piosenki śpiewanej w Warszawie idealnie opisuje rzeczywistość, w jakiej znaleźli się nasi rodacy w czasie okupacji niemieckiej. Naród faktycznie od roku 1939 pił na potęgę, alkoholizm był prawdziwą plagą. I jest to rzecz jasna związane z tym, że ludzie niejako chcieli pokolorować swoją rzeczywistość. Przecież każdy praktycznie kogoś stracił lub za chwilę mógł stracić. Nieustanny stres, mordy, łapanki na ulicach. Ludzie chcieli po prostu się od tego oderwać, dlatego uciekali do alkoholu. To oczywiste. Ale czy faktycznie jest tak, że ten czynnik stresu i wojenna rzeczywistość wpłynęła na to, że społeczeństwo faktycznie rozpiło się do granic możliwości? Otóż nie, bo proces rozpijania społeczeństwa nie tylko Polski, ale generalnie krajów Europy Środkowo-Wschodniej w czasie okupacji niemieckiej był realizowany według ścisłego planu. Niemcy chcieli, aby Polacy byli głupi i pijani. W czasie wojen ludzie się zmieniają. To, co w normalnych warunkach w czasie pokoju jest moralne, dobre, etyczne, w czasie wojen nie istnieje. Jedni zamieniają się w bestie, inni chcą po prostu za wszelką cenę przeżyć, także ludzkim kosztem. Ta niepewność jutra, nieustanny strach w obawie przed swoje życie oraz życie swoich bliskich była przez Niemców w czasie okupacji w sposób perfidny wykorzystywana. Oczywiście mieli oni różnego rodzaju wymyślne sposoby, aby wszelkie przejawy optymizmu i nadzieje na koniec wojny w świadomości naszych rodaków tłumić. I poza lufami Mauserów i MP40 była tym sposobem także wódka i inny alkohol, który czasami nawet zabijał. Powiedzmy sobie szczerze,
To nie jest tak, że w Polsce przed 1939 nie było problemu alkoholizmu. W dwudziestoleciu międzywojennym on także istniał, ale nie był tak duży jak w latach 1939-1945. Mało tego, w dwudziestoleciu międzywojennym, i trzeba mieć to na uwadze, dość popularny był w Polsce także ruch abstynencki. Niemcy chcieli doprowadzić do takiego zjawiska, w którym wódka, po pierwsze, będzie walutą, za którą można załatwić wszystko, po drugie, zjawisko alkoholizmu spowszechnieje do takiego stopnia, że ludzie po prostu widząc pijanych na ulicach zaczną się do powszechnego pijaństwa przyzwyczajać. O to właśnie chodziło. Swoją drogą, wizerunek pijanego, wiecznie zataczającego się Polaka był tworzony na poczet topornej goebbelsowskiej propagandy. Prosty obywatel niemiecki miał widzieć nas jako kompletnych idiotów. To kolejna historia z cyklu głupi Polacy ruszają z lancą na czołgi. Niemiecki obywatel miał mieć przed oczami obraz Polaków jako kompletnych i wiecznie pijanych, nazywajmy rzeczy po imieniu, idiotów. To już nie są ludzie, to są zwierzęta. Ale nie należy krzywdzić zwierząt, ponieważ zwierzęta nie są tak nikczemnie bestialskie jak ta banda morderców. To nie są ludzie, ale nie są też zwierzęta. Nie. To są jakieś pomioty, które nie należą do tego świata. Tych kilka zdań zostało napisanych w jednej z gazet dla niemieckich policjantów. Tak widziała nas niemiecka propaganda. I choć zdania są ostre, to i tak nie najgorsze, jakie w czasie okupacji mogli na swój temat przeczytać Polacy. Niemcy zadbali o to, aby sklepy z alkoholem były czynne całą dobę i żeby wódka była towarem w miarę dostępnym dla wszystkich. Także dla tych, którzy nie mieli pieniędzy. To miał być po prostu tani produkt. Podjęli w tym celu bardzo konkretne kroki. Każdy z nas doskonale wie, jak działa alkohol i nie trzeba przecież tego tłumaczyć. Warto jednak pamiętać o tym, że alkohol potrafi zrobić z człowieka niewolnika, a Adolf Hitler chciał niewolników. We wrześniu 1941 na jednym ze spotkań ze swoimi oficerami grzmiał: Słowianie to naród niewolników. Pytają się tylko, kto jest ich panem i komu mają służyć. Tak widział nas Hitler, tak widzieli nas narodowi socjaliści. Powiem wprost, dla nałogowca panem jest ten, który daje mu wódkę. Panem jest ten, który mu pomaga, na przykład daje pieniądze na alkohol, dzięki któremu może zaspokoić swoje potrzeby. Dla zaspokojenia swojego nałogu jest w stanie zrobić wszystko. Na przykład pójść na układ albo wydać jednego ze swoich kolegów. I właśnie o to między innymi chodziło. Wódkę za przysłowiowego Niemca można było kupić w sklepie za przyniesioną makulaturę. I żebyście nie zrozumieli mnie źle, to nie jest tak, że pili tylko Polacy, bo pili także Niemcy. Ale w przypadku Niemców wydawane były ostrzeżenia o tym, że alkohol, który ma być dla Polaków, jest po prostu dla nich niebezpieczny. Przykład? Wódka Tatra Foja, 75% alkoholu, produkowana przez Niemców głównie na Podhalu, doprowadzała niektórych konsumentów do śmierci. Jakość tych trunków pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. W jaki sposób Niemcy promowali pijaństwo na okupowanych ziemiach? Sposobów było mnóstwo. Od oczywiście łatwego dostępu do alkoholu, po propagandę, aż, wyobraźcie sobie, do aktów łaski dla kompletnie pijanych. Zdarzało się czasem, że podczas łapanek puszczano wolno tego, który był kompletnie pijany. Była to informacja dla świadków takiej sytuacji, że kompletnie pijanych puszczają wolno. Tym samym informacja szła w świat. I drodzy widzowie, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę powielać stereotypów, w którym Polacy piją masowo. Jestem wrogiem stereotypów. Ale Niemcy naprawdę ten plan zrealizowali. I być może o problemie pijaństwa w czasie okupacji niemieckiej w ogóle byśmy nie mówili, gdyby nie fakt, że ten problem dostrzegła także Armia Krajowa, która w jednym ze swoich biuletynów pisała tak.
Wzrost pijaństwa w Polsce w okresie okupacji jest zatrważający. Nie tylko mężczyźni piją, ale coraz częstsze są wypadki alkoholizmu wśród kobiet i młodzieży. Wódka, dająca upragnione oszołomienie i chwilową ucieczkę od strasznej rzeczywistości, jest niemieckim sprzymierzeńcem w ciele demoralizowania i zwyradniania społeczeństwa polskiego. Armia Krajowa w pewnym momencie wytoczyła prawdziwą wojnę alkoholizmowi oraz bimbrownikom, którzy w domowym zaciszu na takiej właśnie aparaturze do pędzenia alkoholu produkowali swój alkohol, który po prostu rozpijał naszych rodaków. Tak popularny w czasach PRL-u bimber już w czasie okupacji niemieckiej był pędzony na potęgę. Był to tak widoczny problem, że Armia Krajowa dosłownie poszła na wojnę z bimbrownikami. Nasi bohaterzy mieli pełną świadomość sytuacyjną co do tego, że Niemcy celowo rozpijają społeczeństwo. Mało tego, Niemcy, ci sami, którzy potrafili rozstrzelać za byle co, przymykali oko na powstające nowo bimbrownie. Taki proceder był może nielegalny oficjalnie, ale przymykano na to oczy. Kary dla bimbrowników, którzy przyczyniali się do rozpijania społeczeństwa, były czasami bardzo surowe. Zdarzało się, że bimbrownika, kiedy przechwycili go polscy partyzanci, na przykład kąpano w beczce zacieru albo zmuszano go do wypicia dużej ilości alkoholu, który sam wyprodukował. Każda taka akcja miała iść w świat, miała być sygnałem dla potencjalnych bimbrowników z bardzo wyraźną wymową. Słuchajcie, my nie żartujemy, będziemy z wami walczyć. Oczywiście w lasach pili także polscy partyzanci, więc Armia Krajowa walczyła z alkoholizmem także rzecz jasna w swoich szeregach. Nie może nas dziwić pijaństwo w lasach wśród polskich partyzantów. Ciągły stres, walka z okupantem. Ci ludzie także chcieli oderwać się od szarej i krwawej rzeczywistości. Ale Armia Krajowa, mając świadomość tego, jak destrukcyjny jest alkohol w czasie prowadzenia, jakby nie było działań wojennych, zakazywała spożywania alkoholu przy pełnieniu funkcji organizacyjnych. Czasem były to kary błahe, jak na przykład dodatkowa warta, ale czasem zdarzało się i były takie komórki, że za pijaństwo partyzantowi groziło nawet stanięcie przed plutonem egzekucyjnym. I to pokazuje, jak dużym problemem był w tamtym czasie właśnie alkoholizm. Ale trzeba powiedzieć jasno, że pomimo szerokiej działalności antyalkoholowej nigdy nie udało się tego problemu zwalczyć. Mało tego, problem ten narastał niestety wśród dzieci i młodzieży. Wiele dzieci straciło swoich rodziców. Sierot było mnóstwo. I także te dzieciaki uciekały oczywiście do alkoholu. Niemcy jedynie stwarzali pozory walki z bimbrownikami, a w rzeczywistości te powstawały bardzo blisko konsumenta. Kiedy Armia Krajowa, kiedy partyzanci niszczyli jedną, to za chwilę wzrastała druga. Rosły dosłownie jak grzyby po deszczu. Oficjalnie bimbrownictwo było nielegalne, ale w ramach promocji alkoholizmu przez niemieckiego okupanta wypłacano rolnikom premię za przywożenie wódki czy innych alkoholi jako kontyngent, jako produkt dla państwa. Tak to wyglądało. Trzeba też powiedzieć jedną istotną rzecz, że promowanie trzeźwości, życia w trzeźwości i walki w trzeźwości bardzo mocno promował w tamtym czasie Kościół katolicki. I trzeba powiedzieć tutaj o bardzo istotnej działalności wielu kapelanów, którzy po prostu pomagali naszym partyzantom w lasach. Czasem wystarczyła zwykła rozmowa, podtrzymanie kogoś na duchu i tu kapelani naprawdę zdali egzamin na szóstkę. Czasem walka z bimbrownictwem przybierała naprawdę gwałtowne i bardzo ostre formy. Tak było chociażby, przykładów można by wymieniać mnóstwo, we wsi Zasiadały w województwie mazowieckim, gdzie podczas kłótni pijanych obywateli zginął członek Armii Krajowej. Niedługo po tym oddział pod dowództwem Wrzoska wpadł do wioski i zniszczył wszystkie bimbrownie. Rozkaz numer 5 Komendy Rejonowej z 10 maja 1944 roku brzmi: właścicielom bimbrowni wymierzono kary cielesne,
ponieważ nie zastosowali się do wydanych wcześniej przez komendanta rejonu zarządzeń, które były rozlepiane po wsiach, o obowiązku likwidacji bimbrowni i nierozpijaniu mieszkańców. Polscy bohaterowie podejmowali walkę nie tylko z bimbrownikami, ale także z gorzelniami niemieckimi na ich usługach. Na przykład we wsi Stare Zadybie na przełomie 1942-1943 roku polscy partyzanci wylali 10 tysięcy litrów zacieru. Zarekwirowali także znaczną część alkoholu, który następnie sprzedali, a pieniądze przeznaczyli na działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Zdarzały się także akcje naprawdę brawurowe, jak ta w Leopoldowie końcem roku 1943, gdzie członkowie Armii Krajowej w niemieckich mundurach przejęli od pracowników gorzelni spirytus, który następnie wylali na tory. Tony spirytusu, tony płynu zostało po prostu wylane. Karze za pijaństwo byli także poddawani pracownicy administracji. Na przykład pijany sołtys, który brał udział w libacji alkoholowej i został na tym złapany, był poddawany karze, zdarzały się grzywny, ale mówiąc wprost, taka osoba dostawała dosłownie baty. Tak walczono z pijaństwem. Tych akcji można by wymieniać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I choć były one liczne, to oczywiście nigdy nie rozwiązały w 100% problemu. Oczywiście w znacznym stopniu działalność Armii Krajowej ograniczała rozprzestrzenianie się pijaństwa, ale nigdy całkowicie ten problem nie został wyeliminowany. Im więcej ludzkich tragedii, im więcej ofiar, im więcej ludzkich cierpień, tym większy był problem. Problem, z którym przecież borykamy się do dziś. I warto pamiętać, gdzie ma on swoje korzenie. Na dziś to wszystko. Dziękujemy Wam za obecność przed ekranami. Dziękujemy, że oglądacie History Hiking. Dziękujemy, że wspieracie nasz kanał. Dziękujemy także, że udzielacie się w komentarzach i dzielicie się z nami swoimi historiami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, kliknąć dzwoneczek, który przypomni Wam o każdym nowym odcinku, subskrybować nasz kanał. Nie zapomnijcie o przetestowaniu gry War Thunder, która daje Wam ogromne możliwości i zachwyca realizmem. Link do pobrania gry na komputery i konsole znajdziecie w opisie pod filmem. Korzystając z niego otrzymacie konto premium, specjalny pakiet pojazdów, bastery i wiele innych bonusów. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. Kto wie, może zagramy razem. I cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was na kolejną historyczną podróż. Pamiętajcie też, żeby skorzystać z oferty naszego sponsora, jakim jest Letyshops. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim patronom. To dzięki Wam możemy realizować kolejne odcinki. Jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, skorzystaj z linków w opisie pod filmem. W zamian odwdzięczymy się różnymi bonusami, jak dostęp do ekskluzywnych filmów, których nie obejrzycie nigdzie indziej. Zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, uwzględnienie w napisach końcowych i wiele innych. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, March Cin, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek i wielu innych. Serdecznie Wam za to dziękujemy.